Cześć ziomeczki, witajcie na kanale Rock Day. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony specjalnemu instrumentowi, no specjalnemu, no gitarze, którą dostałem do przetestowania od jednego z ziomeczków, którzy znają mnie, oglądają też, stąd w ogóle przyszła chęć mu do głowy, żeby mi to wysłać. Jeden z tych ziomeczków, czyli Sławomir, Sławuś, przysłał mi gitarę, którą widzicie tutaj z tyłu. O, popatrzcie, tak tutaj już troszeczkę coś tam widać, coś tam dziuba się. No widzicie, patrzcie, taka gitara V-ka. Możecie się przyjrzeć tutaj SH, tylko żebym to wam dobrze pokazał. SH Custom. O, teraz ładnie widać SH Custom. Od razu pierwsza rzecz, którą muszę wam powiedzieć, to jest gitara w wersji beta, czyli to jest, tak można powiedzieć, gitara w fazie takiej testowej, więc wiele rzeczy można jeszcze poprawić, można zmienić i absolutnie nie będziemy tutaj dyskutowali na temat, o, że tam jest gdzieś o to nierówno pomalowane czy coś takiego. To nie, tu chodzi o to, żeby zobaczyć, jak brzmi, jak się na niej gra. Bo pozostałe rzeczy oczywiście można poprawić. Co z tego, jeśli super nam gitara wygląda elegancko, a brzmi kijowo, prawda? No jest, tak można powiedzieć, tak troszkę spartańsko wykończona. Spartańsko w sensie tak chamsko, no ja bym to nazwał, że to jest takie narzędzie tortur bardziej. W ogóle informacje, jakie mi Sławuś przesłał na temat tej gitary, to jest mianowicie taka informacja, że to gitara jest zrobiona przez niego, strugana jest własnoręcznie przez niego, strugał ją. To jest w ogóle no specjalnie gdzieś wyhaczone drzewo po prostu, żeby mógł sobie wystrugać gitarkę. No i on mi pisał, że jest korpus jesionowy, czyli no decha z jesionu, gryf klonowy, pomalowany, no nie widać za bardzo, gryf klonowy z gitary Ibanez, leworęcznej gitary Ibanez, no i podstrunica Palisander. Podstrunica Palisander, no to jest jakby takie standardowe wykończenie podstrunicy, no i mamy tutaj ten taki charakterystyczny ząb Ibanezowy. Tutaj akurat on sobie wyfrezował główkę, tutaj sobie ją troszkę wyfrezował, nie wiem czy tutaj widać, wiem, że to w warunkach, warunki są kiepskie, które to ja wam, w jakich tutaj w ogóle przybywam. Niemniej jednak można coś zauważyć, można coś się przypatrzeć. Czy tak to wygląda? Tu jeszcze mamy, jak to. O, przykręcany korpus jest. Gryf do korpusu. Mi się podoba tak. Pomijając ewentualnie jakieś takie, powiedzmy, no nie wiem, jakieś problematyczne elementy, nie do końca pomalowane czy coś, bo to wie, jak zaznaczam, wersja beta gitary. Podoba mi się w ogóle. Tylko kurczę, obawiam się, że wam nie za bardzo dam radę pokazać. Podoba mi się. Jak widać tutaj słoje na tym korpusie, kurczę, to takie linie wzdłuż, bo to jest pomalowane specjalną taką farbą właśnie, taką matową. No tutaj po prostu widać drzewo. Tutaj jeszcze widzimy, że specjalnie wyprofilowany troszeczkę ten tutaj korpus, tak. Fajnie wygląda, nie wiem, według mnie fajnie wygląda. No i też te rogi, które nie są symetryczne, jest przesunięte, jeśli chodzi teraz o elektronikę. Wejście na gitarę mamy tutaj, tu mamy dwie gałeczki. Mamy potencjometr tutaj myknięty. Mostek też, jak widać, jak się na załączonym rysunku. Przetworniki z gitary J&D Brothers z modelu Les Paul. Więc nie jakiś znowu
koksy, prawda, koksiarskie przetworniki, jednak no, mają za zadanie spełnić swoją funkcję. Dobra, kończymy z gadaniem. Zaczynamy grać. Hello. Widać mnie, kochani. Dobra, spróbujmy teraz ładnie sobie pograć na tej gitarce. Kanał czysty. Zmacycz Mesa Boogie. Dual Reti Fier. Dobra, słuchajmy, nie gadajmy, także uwaga. Dobra, pyk. Oba równocześnie. Przetwornik z kolei przy gryfie. To troszeczkę na odwrót zrobione. Gałka w dół, ale dobra. To już kwestia tylko oczywiście dokręcenia i dobawienia się. Chester.
Dwa przetworniki. Thank you.
Czyli tak, kochani, reasumując, naprawdę świetna, świetna fałka zrobiona przez Sławka. Ja w ogóle chciałbym do was zaapelować, że jeśli ktokolwiek chciałby mieć właśnie swoją gitarę struganą, niekoniecznie przez siebie struganą, ale właśnie wystruganą przez kogoś, to ja naprawdę bardzo gorąco polecam Sławka. To nawet nie chodzi o to, że chcę go jakoś reklamować, że... No to pasek jest oczywiście mój, więc spoko. Pasek jest mój. Po prostu chodzi mi o to, żeby faktycznie zachęcić go do robienia gitar. On jest bardzo, bardzo skromny z tego, co zauważyłem. No i chciałbym do was właśnie zaapelować o to, że jeśli ktokolwiek sobie myśli o czymś takim, żeby mieć gitarkę swoją jakąś, to żeby uderzał też do Sławka. I oczywiście informacje jakieś o nim dam oczywiście na priwa. Czyli jeśli ktoś by tam sobie chciał, to niech uderza do mnie odnośnie tego ziomeczka, tego strugacza. Także naprawdę myślę, że jeśli ktoś w ogóle myśli o czymś takim, prawda, bo to jest gitary customowe, to jednak to jest trochę osobna bajka, bo to wiadomo, że to zawsze się różnią od gitar robionych przez firmy. Ale mi się wydaje, że to też jest taka tendencja teraz, że my, gitarzyści, że chcemy też mieć coś takiego unikatowego, prawda? I to niekoniecznie, żeby to zawsze było, że to była gitara, prawda, o, tania gitara za 500 zł, Cord, czy jakiś Washburn, czy jakiś J-Truzer, czy coś innego, tylko też dołożyć ciutkę więcej pieniędzy i mieć naprawdę jakieś swoje wymarzone, oczywiście jakieś grafiki, czy jakieś takie rzeczy na pewno też w grę wchodzą, prawda? Już nawet abstrahując o Sławku, tylko po prostu, no, mi się wydaje, że warto też coś takiego zrobić, żeby chociażby sam fakt, że no, mamy coś tutaj takiego, no, unikatowego, no naprawdę, no, według mnie, w ogóle podsumowując brzmienie też tej gitary, bo na razie tyle, że sobie pograliśmy, posłuchaliście, to jak dla mnie tutaj po delikatnej obniżeniu akcji strun, to jak dla mnie już brzmienie naprawdę jest fajne. Jest, jak zresztą słyszeliście, dużo rzeczy sobie tutaj pogrywałem na tym. Zresztą zobaczycie też parę filmów codziennej inspiracji właśnie, które też nagrałem na tej gitarze. To naprawdę, no, to jest to źródło inspiracji pod względem brzmienia. Na kanale czystym, wbrew pozorom, fajnie brzmi. Nie wiem, jak to wyszło na samej kamerze, jak wyszedł dźwięk, ale nagrywam już właściwie od 2011 roku na tej kamerze i naprawdę dźwięk zwykle przynosi ona bardzo, bardzo wiernie. Ale no, według mnie naprawdę gitara fajnie brzmi. No, ja miałem miałem trochę mieszane uczucia pod tym względem, że ja generalnie nie przepadam za fałkami. To uwielbiam fałki oglądać, uwielbiam w ogóle ten kształt, w ogóle jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Tylko że po prostu nie przepadałem za fałkami głównie z tego powodu, że nie można na nich grać na siedząco i właściwie tak nigdy nie tyle, że nie próbowałem, po prostu jak miałem okazję, to wolałem pograć na innej gitarze. Jednak tutaj, jak sobie zamontowałem właśnie ten mój pasek i sobie pograłem na tej gitarce na stojąco, to zupełnie już jest inny komfort gry, więc to chyba zacznę zmieniać swoje nastawienie. No tak to jest, jak się gra, prawda, dużo lat na gitarze w kształcie Stratocastera, to się człowiek przyzwyczaja. Jednak według mnie, jeśli ktokolwiek w ogóle chciałby jakieś informacje, to niech pisze w komentarzach, niech pisze też do mnie na Facebooku, czy na grupie, czy gdziekolwiek, to jakieś informacje dostanie o tym gościu, który to robi. Zachęćmy go też może w jakiś sposób, może on się nam ujawni też, bo jest taki właśnie nieśmiały chłopak. Zachęćmy go do tego, żeby po prostu działał faktycznie, bo to według mnie ma przyszłość to, co on robi i warto, myślę, żeby dalej z tym działał. No, ja was gorąco zachęcam po prostu do współpracy. Zresztą myślę, że może, kurczę, nie wiadomo, co się kiedyś wyniknie z tego. No, może będzie drugi, kurczę, Gibson albo co? No nic, dobra. Na tym chyba będę kończył.
posłuchajcie sobie inne filmy, które po prostu nagrałem właśnie też z użyciem tej gitary i sobie posłuchacie, jak to brzmi. Zaznaczam tylko, że i na Mesie, i na Line 6 nie dodawałem żadnych oczywiście przesterów dodatkowych. To były brzmienie czysto z tych wzmacniaczy, plus kolumna, którą tu widzicie, czterogłośnikowa, która hulała w jednym i drugim piecu. Także no, myślę, że to na razie tyle. No. Trzymajcie się, ziomeczki, papatki.